5 rano. Od świtu dzień rozpoczął się szczególnie. Wyjazd karetką więzienną. Przewieziono nas gdzieś do lasu, coś w rodzaju letniska. Tu szczegółowa rewizja. Pytano mnie o obrączkę, której nie znaleźli. Zabrano pas główny, scyzoryk. Zabrano mi też zegarek, na którym była godzina 8:30. Polski czas 6:30. Co z nami będzie? W czwartek 13 kwietnia w samopołudnie na Starym Rynku mieszkańcy, uczniowie szkół łomżyńskich, nauczyciele obejrzeć mogli inscenizację artystyczną z udziałem grup rekonstrukcyjnych poświęconą pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. 3 kwietnia bieżącego roku minęły 83 lata od kiedy NKWD rozpoczęło likwidację obozów dla polskich oficerów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Po podjęciu przez ZSSR 5 marca 1940 roku tak zwanej decyzji katyńskiej. W ciągu 6 tygodni zginęło ponad 21 tysięcy obywateli Polski, z czego przeszło 10 tysięcy stanowili oficerowie wojska i policji. Członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Łomżyńskiego w przygotowanej inscenizacji artystycznej przypomnieli, jak mordowani byli nasi rodacy. Egzekucja ofiar odbywała się poprzez skrępowanie rąk i strzał w tył głowy. Aż do początku roku 1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Jednak 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to największa zbrodnia stalinizmu. 83. rocznica zbrodni katyńskiej, mała, bardzo mała, krótka inscenizacja uświadamiająca szczególnie młodym ludziom, jak to wyglądało. Bo samo hasło Katyń jest to nazwa miejscowości, tak? I bardzo często nie za bardzo rozumie się, co za sobą pociągało to hasło, tak? Jak to był rodzaj zbrodni, niemocy, ogromnego okrucieństwa. No i tutaj to jest kwestia takiego symbolicznego inscenizacji, pokazania, o co w tym chodziło. Dotyczyło to ponad 20 tysięcy polskich oficerów, podoficerów, którzy niezgodnie z jakimkolwiek prawem międzynarodowym zostali po prostu rozstrzelani. To była kaźń trwająca umownie około 3 tygodni, tak? Po to, żeby mordować taką ilość osób strzałem w tył głowy, później zakopanie tych ciał. To było duże wydarzenie, takie trudność logistyczna dla bolszewickiej Rosji, a dla Polaków była to ogromna strata, ponieważ ci oficerowie tak naprawdę przed wojną to byli bardzo często lekarze, adwokaci, nauczyciele, urzędnicy. Wymordowano nam wtedy ogromną część elity naszej przedwojennej. Unaocznienie, uświadomienie tego, czym była zbrodnia katyńska, pozwala jakby pamiętać o tym i to, co jest najważniejsze w historii. Chodzi o to, żeby pamiętać w pewnych sprawach, żeby się nie powtórzyło, bo kto nie zna historii, to jest skazany na powtarzanie tych samych błędów, tych samych sytuacji. Oficerowie i podoficerowie z Łomży rozstrzelani w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Pułkownik Władysław Markiewicz-Dowbor. Podpułkownik Władysław Felix Bereza. Major Bronisław Karbowski. Zabrać! Kapitan Dawid Jonasz Bzurowski. Kapitan Aleksander Gaul. Kapitan Czesław Kazimierczuk. Kapitan Stanisław Krajnicki. Kapitan Mieczysław Ignacy Kurelski. Kapitan Eugeniusz Odejewski. Kapitan Dawid Piątnicki. Kapitan Mieczysław Tomaszczyk. Kapitan Piotr Zieliński. Porucznik Antoni Brodowski. Porucznik Mieczysław Dąbrowski. Porucznik Aleksander Fleury. Porucznik Ludwik Grabowski. Porucznik Witold Kołakowski. Porucznik Władysław Mikunicki. Porucznik Tadeusz Ostrowski. Porucznik Henryk Syski. Porucznik Władysław Szarek. Porucznik Eugeniusz Weimer. Porucznik Czesław Wolański. Podporucznik Czesław Banach. Podporucznik Edward Twalina. Podporucznik Zbigniew Marian Dąbrowski. Podporucznik Henryk Lange. Podporucznik Eugeniusz Mikucki. Podporucznik Tadeusz Grzegorz Śleszyński. Podporucznik Mirosław Tadeusz Świderski. Podporucznik Witold Truskolaski. Starszy posterunkowy Marian Kapelewski. Posterunkowy Antoni Norbert Podbielski. Porucznik Jan Dygnarowicz. Porucznik Antoni Jarosiński. Porucznik Teodor Karwowski. Podporucznik Franciszek Grochocki.